Cześć, nazywam się Dominik, jestem studentem 5 roku mikroelektroniki w Technice i Medycynie. Dziś chciałem pokazać Wam, czym zajmujemy się na kierunku mikroelektronika, a dokładniej rzecz ujmując, zajrzymy do wnętrza układów, takich jak ten. Układ taki na podłożu skrzemu zawiera często miliony tranzystorów, a ich rozlokowaniem i połączeniem zajmuje się właśnie mikroelektronik. Spokojnie, nie musisz robić tego wszystkiego ręcznie. Na studiach poznajemy specjalistyczne oprogramowanie, które to zadanie w znacznej mierze ułatwia i staje się nieocenionym przyjacielem każdego projektanta układów scalonych. Zanim jednak przystąpi się do projektowania czegokolwiek, dobrze poznać podstawy teoretyczne, m.in. czym różni się sygnał analogowy, ciągły w czasie, ciągły w wartościach, od sygnału cyfrowego, który przyjmuje tylko ściśle określone wartości. Analogowe mogą być m.in. wzmacniacze, dobrze znane z torów audio, np. w samochodach bądź wykorzystywanych na imprezach. No i jako mikroelektronik będziesz znał ich budowę i zasady dobrego projektowania. I już na pierwszym roku studiów w ramach przedmiotu elektronika praktyczna zbudujesz własne radio. Współczesna elektronika to jednak nie tylko układy o określonym działaniu. To cała masa układów, które możemy konfigurować. Wszyscy korzystają przecież z komputerów i smartfonów, których funkcjonalność jest ograniczona właściwie wyłącznie do pomysłów programisty. Jeśli chodzi właśnie o programistów, to studiując mikroelektronikę możesz zostać jednym z nich. Na studiach poznajemy takie języki jak C, C++, C Sharp, ADA, G, czyli LabVIEW. LabVIEW pozwoli Ci na stworzenie programów testowych, systemów testowych do zaprojektowanych przez Ciebie układów w sposób naprawdę szybki, przyjemny za pomocą łączenia kabelków na schemacie na ekranie komputera. Ale wracając do początku. Produkcja układów scalonych często bywa okropnie droga i rozwiązaniem może być wykorzystywanie matryc rekonfigurowalnych, matryc tranzystorów, które tworzą bramki logiczne, które, to jak nazwa wskazuje, spełniają funkcje logiczne, tak te znane z matematyki. I matryca taka ma niezwykłą możliwość rekonfiguracji, a odbywa się to z wykorzystaniem języków takich jak Verilog lub VHDL, których składnie poznasz studiując mikroelektronikę. Układy FPGA, bo taka jest ich nazwa, pozwalają stworzyć nawet grę. Tutaj zostawię Cię z przykładem, który stworzyłem razem z koleżanką w ramach jednego z przedmiotów i mam nadzieję, że pomogłem Ci dokonać słusznego wyboru.